Cześć, tutaj Tomek Delimat, witam na kanale 13 Runda. W ostatnią sobotę do ringu wrócił Antony Joshua, pewnie wygrywając na punkty z Germanem Franklinem. Trudno jednak powiedzieć, by zachwycił swoją postawą kibiców. Oczywiście był od swojego rywala zdecydowanie lepszy, nie pokazał jednak tego błysku, jaki charakteryzował go jeszcze kilka lat temu. Ten mało wyrazisty występ obserwowaliśmy krótko po tym, jak ostatecznie upadły negocjacje w sprawie walki Oleksandr-Usyk Tyson-Fury o niekwestionowane Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkiej. Fiasko tych rozmów było wielkim rozczarowaniem, bo przecież długo wszystko wskazywało na to, że pojedynek marzeń zobaczymy pod koniec kwietnia. Jeszcze nie tak dawno zachwycaliśmy się tym, jak duży ruch nastąpił w królewskiej kategorii po latach dominacji braci Kliczko, teraz obserwujemy jednak pewne wyhamowanie. Czy to tylko cisza przed kolejną burzą, czy może trzeba spodziewać się przedłużającego się marazmu? Dziś porozmawiamy o możliwych scenariuszach dotyczących czołowych postaci światowej wagi ciężkiej. Po dwóch porażkach z Aleksandrem Usykiem, Antony Joshua potrzebował życia na walki z nieco słabszym rywalem, pojedynku typowo na odbudowanie. German Franklin jako taki tester na powrót był zresztą zupełnie przyzwoitym wyborem. To zawodnik, który wcześniej przegrał w karierze tylko z Dillianem White'em, zresztą po bardzo wyrównanej walce, w której werdykt równie dobrze mógł pójść w drugą stronę i wiadomo było, że tanio skóry nie sprzeda. Sam mówiłem jednak, że Joshua przydałby się teraz spektakularny występ i wygrana przez knockout. Trochę jak w starciu z Kubratem Pulewem, gdy wracał po bardzo skutecznym, choć zachowawczym występie w rewanżu z Andym Ruizem Jr. Teraz AJ znów miał w narożniku nowego trenera, Derricka Jamesa i patrząc na sprawę obiektywnie zanotował dobry występ. Od początku do końca miał kontrolę nad tym pojedynkiem, głównie dzięki bardzo dobrej pracy lewym prostym. Na przestrzeni pełnych 12 rund walczył jednak wyjątkowo ostrożnie, w zasadzie bez ryzyka i bez szukania okazji do nokautu. Z jednej strony trudno to krytykować, bo pewnie zwyciężył, przeboksował rundy, co też dostarczy materiału do analizy z nowym trenerem. Z drugiej na przestrzeni lat przyzwyczaił jednak do czegoś innego i teraz zasadne jest pytanie, czy ma jeszcze w sobie to coś, co czyniło go tak wyjątkowym, czy może ten stary Joshua odszedł już bezpowrotnie. W swojej zapowiedzi przed walką z Franklinem zwróciłem uwagę na jeden cytat z Joshua. Stwierdził on, że jeśli przegra, to zakończy karierę, a wtedy wreszcie będzie mógł się wyluzować i cieszyć się życiem. To zdanie świadczy według mnie o tym, że ogromna presja, jaka na nim nieustannie ciąży, zaczyna być już dla niego destrukcyjna. Gdy był młodszy i nokautował jednego rywala za drugim, mógł jeszcze tego tak nie odczuwać. Gdy jednak przyszły porażki i konieczność zmierzenia się z często niesprawiedliwą krytyką, AJ doświadczył też ciemnej strony tej ogromnej popularności, jaką wciąż się cieszy. W związku z przyjętymi ciosami, przegranymi walkami i właśnie tą zmniejszoną odpornością na presję, stał się pięściarzem kalkulującym. Takim, który myśli przede wszystkim o tym, żeby nie popełnić błędu. To nadal zawodnik świetnie wyszkolony, bardzo silny fizycznie i należący do ścisłej czołówki wagi ciężkiej, sprawia jednak wrażenie pięściarza wewnętrznie usztywnionego, rozmyślającego o konsekwencjach złego ruchu i przede wszystkim takiego, który stracił już sporo radości z boksu. Dojrzała kalkulacja zazwyczaj oznacza postęp względem młodzieńczej fantazji, w tym wypadku wydaje się jednak paraliżująca. Jeszcze przed walką i zaraz po niej Joshua mówił, że chciałby zmierzyć się teraz z Tysonem Furym i podobnie zapowiadał jego promotor. Narracja jednak bardzo szybko się zmieniła. Teraz Eddie Hearn wymienia już nazwiska Dilliana White'a, Otto Walina i Joe Joyce'a. Moim zdaniem zdecydowanie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest rewanż z White'em. The Body Snatcher przez stoczone ciężkie ringowe wojny stracił już bardzo dużo i jest u schyłku poważnej kariery. Zresztą dopiero co był bliski porażki z Franklinem, z którym przecież Joshua wygrał bardzo pewnie. Obaj pięściarze mają natomiast zatargi sięgające jeszcze czasów amatorskich, więc ich pojedynek na pewno dobrze by się sprzedał. I w takim zestawieniu typowałbym zwycięstwo Antonego Joshua. Fury, Wilder czy Joe Joyce byliby już jednak moim zdaniem z AJ-em faworytami i powiem więcej, nie skreślałbym w takiej rywalizacji nawet zawodnika pokroju Martina Bacole, czyli bardzo silnego, ofensywnie nastawionego, nierozbitego pięściarza, który nie miałby nic do stracenia. Wydaje mi się, że Joshua coraz łatwiej zdominować mentalnie. Ze swoimi umiejętnościami wciąż nie ma takiego przeciwnika, z którym stałby na straconej pozycji, więc i droga do zostania mistrzem świata wagi ciężkiej po raz trzeci absolutnie nie jest dla niego zamknięta, tym bardziej, że wciąż ma status wielkiej gwiazdy. Coraz bardziej poszerza się jednak lista zawodników, którzy mieliby szansę z nim wygrać. Negocjacje w sprawie unifikacji Oleksandr Usyk Tyson-Fury przez długi czas przypominały telenowele. Gdy jednak zaczęły wyglądać bardziej jak moda na sukces niż coś, co zmierza do finału, można było zacząć mieć wątpliwości, czy szczęśliwe zakończenie faktycznie jest tak blisko, jak przekonywały dwa obozy. Usyk mu widzi, że przełomowym momentem był dla niego ten, w którym Fiury nagle zażądał podziału pieniędzy w stosunku 70 do 30 na swoją korzyść. Ukraińiec miał wtedy nabrać przekonania, że jego potencjalny rywal tak naprawdę wcale nie chce walczyć i będzie wysuwał coraz to bardziej absurdalne roszczenia, byle tylko nie doprowadzić do pojedynku. I rzeczywiście, gdy Usyk bez wahania zgodził się na niekorzystny dla siebie podział zysków, zaraz Fiury ni nizowego zażądał usunięcia klauzuli rewanżu. Niedługo po tym promotorzy ukraińskiego czempiona stracili natomiast cierpliwość i poinformowali o zerwaniu negocjacji. Do dziś obie strony przerzucają się odpowiedzialnością za fiasko rozmów i podają swoją wersję wydarzeń. Najnowsza ze strony Boba Aruma, współpromotora Furego, mówi o tym, że zapał mocno opadł wszystkim po tym, gdy wysypała się opcja z Arabią Saudyjską, w której kasa do podziału byłaby znacznie większa niż na wyspach. Wciąż mówi się też o tym, że rozmowy zostaną wznowione i że być może doczekamy się walki pod koniec roku. Na razie jednak każdy z pięściarzy pójdzie swoją drogą. Jeśli chodzi o najbliższą przyszłość, bardziej klarowna jest sytuacja Aleksandra Usyka. Jest on w posiadaniu mistrzowskich pasów trzech federacji. Każda ma swojego obowiązkowego pretendenta i dopóki nie będzie możliwe starcie unifikacyjne, Ukrainiec ma ich po prostu kolejno odprawiać. A na pierwszy ogień pójdzie zapewne narzucany przez WBA Daniel Dibois. Taki pojedynek mógłby odbyć się w czerwcu lub w lipcu. Dibła jest duży, atletycznie zbutowany i mocno bijący. Bolesną porażkę z niedocenianym wówczas Joe Joyce'em można było usprawiedliwiać młodym wiekiem, później przyszły natomiast kolejne efektowne nokauty. Kuriozalny był jego grudniowy pojedynek z wywodzącym się z kategorii cruiser Kevinem Lereną. Libua na samym początku ewidentnie doznał kontuzji kolana, przez którą trzy razy lądował na deskach i był o włos od porażki przed czasem. Ostatecznie pozbierał się jednak, a następnie nie bez pomocy sędziego ringowego zdołał zastopować dużo mniejszego od siebie rywala. Po walce poinformowano, że doznał urazu więzadeł krzyżowych i że czeka go kilka miesięcy przerwy, skoro jednak już teraz mówi się o letnim starciu z usykiem, to wygląda na to, że rehabilitacja przebiegła pomyślnie. Trochę nie wiem szczerze mówiąc, jak traktować tę walkę z Lereną. W pierwszej rundzie Dibła przewracał się tam po ciosach, które ledwo go zahaczyły i oczywiście widać było, że coś jest nie tak z kolanem, ale już po minucie w narożniku Brytyjczyk był w stanie wrócić do gry. Nie można też zapominać o tym, że wcześniej w pojedynku z Joyce'em Dibua doznał bardzo poważnego urazu pęknięcia oczodołu, który w boksie może przypominać o sobie przez całą karierę, a nawet zmusić do jej zakończenia. Bardzo trudno więc powiedzieć, na co naprawdę stać Triple D. Zakładając, że do starcia z Usykiem przystąpiłby w pełni zdrowy, to szczególnie na początku walki mógłby sprawić mu trochę problemów, tak jak zrobił to swego czasu Derek Chisora. Zapewne wykorzystując przewagę warunków fizycznych spróbowałby stłamsić Ukraińca, a że jest od Cizory młodszy, to aż tak szybko nie opadłby z sił. Pamiętajmy jednak, że w pojedynku z Delbojem Usyk dopiero zapoznawał się z wagą ciężką, a od tamtego czasu stoczył łącznie 24 rundy z Antonem Joshuą. Myślę więc, że spokojnie i metodycznie przeczeka ewentualny szturm Dibła, a gdzieś na początku drugiej połowy walki zastopuje go. Jeśli chodzi o pretendentów, to następni będą dla niego Filip Hrygowicz z ramienia IBF i Joe Joyce narzucany przez WBO. My cały czas będziemy mieli jednakże ciasne nadzieje na starcie o niekwestionowane Mistrzostwo Świata. Do tego jednak prawdopodobnie odliczalibyśmy dni już teraz, gdyby nie postawa Tysona Fury'ego. Na zerwaniu negocjacji to on wizerunkowo stracił zdecydowanie najbardziej. Cały czas drwił z usyka i nazywał go pięściarzem wagi średniej, zamiast wziąć się jednak za porządne treningi wysuwał tylko kolejne absurdalne żądania i ostatecznie wydaje się bezpośrednio odpowiedzialny za niepowodzenie rozmów, choć w rzeczywistości temat jest zapewne nieco bardziej złożony. Sam szczerze mówiąc, straciłem do króla Cyganów trochę sympatii, bo choć jego życiowa i bokserska historia całościowo jest inspirująca, to w ostatnim czasie jego gadanie działa już na nerwy, tym bardziej, że za słowami nie idą czyny. Skoro jednak spekulowałem dziś trochę na temat kondycji mentalnej Joshua, to spróbuję pobawić się też w psychologa odnośnie Fury'ego, bo mam pewną hipotezę odnośnie głównego źródła jego postawy. Otóż wydaje mi się, że obecnie Gypsy King nie do końca wie, czy wciąż jest aktywnym pięściarzem, czy już emerytem. Myślę, że pojedynki z Diontejem Wilderem dały mu do zrozumienia, że z boksem nie ma żartów. Dopiero w tych starciach odczuł, co to znaczy być naprawdę potężnie trafianym i półprzytomnym lecieć na deski. Połowa zeszłego roku zeszła mu na opowieściach o emeryturze, a jednostronne bicie Dereka Cizory wyglądało jak parodia walki o Mistrzostwo Świata. Z kolei trudne doświadczenia życiowe, z próbą samobójczą na czele, pozwoliły mu zapewne inaczej spojrzeć choćby na fakt posiadania szóstki dzieci i siódmego w drodze. Na zawodowych ringach Tyson Fury jest niepokonany i gdyby dziś definitywnie odszedł, tak pozostałoby już na zawsze, a osiągnął w zasadzie wszystko, bo miał już każdy z czterech alfabetowych pasów Mistrza Świata, tytułu magazynu The Ring, a czempionem linearnym może na dobrą sprawę określać sam siebie do końca życia. Okej, okay, po walce z Usykiem mógłby zostać pierwszym niekwestionowanym Mistrzem Świata Wagi Ciężkiej od czasu Lenoxa Lewisa, ale równie dobrze stracić ten królewski status, tak mocno akcentowany w jego narracji. Dlatego choć wciąż wierzę, że do starcia Usyk Fury prędzej czy później dojdzie, to król cyganów raczej nie będzie dążył do niego za wszelką cenę. Przede wszystkim musiałby znaleźć do tego jakiś bardzo silny motywator, nawet jeśli miałby on być finansowy. Wtedy mógłby stoczyć poważny obóz przygotowawczy, bo z prowadzeniem się bardzo różnie u niego bywa, i przystąpić do boju z Aleksandrem Usykiem w formie godnej, prawdziwego mistrza. W grze o najwyższe laury w wadze ciężkiej wciąż pozostaje oczywiście Deontay Wilder, który błyskawicznym, efektownym nokautem na Robercie Heleniusie potwierdził, że nadal ma ten instynkt ringowego zabójcy. Nie wierzę jednak, by te wojny z Furym nie pozostawiły śladu na jego psychice i odporności. Myślę więc, że powoli zbliżamy się już do schyłkowego etapu kariery Bronze Bombera, choć na pewno trochę fajerwerków jeszcze z jego strony zobaczymy. Najmocniej do bram Wielkiej Czwórki puka z kolei Joe Joyce. Tak jak już wcześniej powiedziałem, na chwilę obecną w walce z Antonem Joshuą stawiałbym właśnie na niego. Ma potężny cios, tytanową szczękę i wydaje się być nie do zajechania kondycyjnie. Na zawodowstwo przeszedł bardzo późno i w tej chwili ma już 37 lat, ale wydaje się, brzydko mówiąc, zupełnie niezużyty i gotowy na to, by jeszcze długo rywalizować na najwyższym poziomie. Jesienią mieliśmy z jego strony efektowną demolkę na Josefie Parkerze, natomiast kolejna okazja do zobaczenia go w akcji już 15 kwietnia, to właśnie wtedy zmierzy się z Zangiem Zilejem. Chińczyka możecie pamiętać z pojedynku z Filipem Hrygowiczem, który poprzedzał rewanż Joshua Usyk. Pokazał się on tam z bardzo dobrej strony i obnażył wiele słabości faworyta, czuję jednak, że Joyce zabierze go do szkoły i pokona przed czasem. No i pozostanie już tylko czekać, aż w końcu popularny juggernaut dostanie zasłużoną mistrzowską szansę, choć podejrzewam, że czempioni będą go unikać. Ze sceny powoli schodzą pięściarze tacy jak Louis Ortiz czy Dillian White, znów skupiony na sporcie wydaje się być z kolei Andy Ruiz Jr. Wciąż czekamy swoją drogą na jakieś wieści odnośnie jego eliminatora z Wilderem, a namieszać w najbliższym czasie mogą chociażby Martin Bakole, Frank Sanchez czy Jared Anderson. Choć więc waga ciężka dostarczyła nam w ostatnim czasie trochę frustracji, to nie obrażajmy się na nią, bo po drobnych spadkach zazwyczaj przychodzą wzloty.